Słuchajcie, wygląda na to, że rząd chce iść na prawdziwą wojnę z normalnymi, zdrowymi ludźmi w Polsce. Nie tymi, którzy zamiast mózgu mają telewizor. Otóż chcą wprowadzić prawem 500 tysięcy kary za diagnozowanie zdrowia inne niż nakazuje oficjalna rockefellerowska medycyna. Tak, nie przysłyszeliście się, 500 tysięcy złotych. To ewidentnie jest uderzenie i próba zniszczenia całej branży kwitnącego ziołolecznictwa, naturopatii, homeopatii, osteopatii, chińskiej medycyny i wszystkich tych trendów, za które nie idą tantiemy, które nie mają patentów w rękach wielkie korporacje finansowe. Ja jedno pytanie, Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Tylko w 2023 roku firmy farmaceutyczne przekazały ponad pół miliarda złotych dla lekarzy i instytucji. Czy otrzymaliście jako Śląska Izba jakieś pieniądze od firm farmaceutycznych? Podczas COVID-u wydaje mi się, że każdy rozsądny Polak będzie w stanie zauważyć, jeśli ma tyle odwagi, nie jest zakłamany jakoś totalnie, że medycyna konwencjonalna w porównaniu do medycyny naturalnej totalnie zawiodła. W momencie, kiedy mieliśmy chociażby proste leki znane, takie jak amantadyna, które pomagały z objawami, z przejściem tej choroby, nie mówiąc o innych metodach, nie chcę wchodzić w szczegóły, to konwencjonalna medycyna promowała umieranie w kolejkach do poczekalni, promowała umieranie pod respiratorami i zabijanie też przy okazji gospodarek całych krajów. Rezultat jest absolutnie opłakany. Więc te wszystkie organizacje, te wszystkie chorbany, te wszystkie szumowiny, niedzielskie, wszyscy ludzie z izb lekarskich, oni powinni się wstydzić, powinni dymisjonować z tej swojej pozycji zaufania społecznego, a nie usiłować jeszcze dalej w to brnąć. Gdzie przykładem są na przykład te w tej chwili promowane, nachalnie wciskane rodzicom szczepienia na HPV. Dobrze wiemy, że to są jedne z najdroższych szczepień. 500 zł razy 2, mamy 1000 zł. Policzcie sobie to w skali Polski, jakie pieniądze mogły tutaj pójść na łapówki. I wcale się nie boję tego stwierdzenia, bo systemową łapówką jest chociażby to, że w trakcie COVID-a 500 milionów złotych pchnięto na te wszystkie izby, stowarzyszenia i lekarzy. Myślicie, że za co to poszło? Jeszcze pytanie tutaj, pytanie na śniadanie, przetnijmy. Dezinformacja medyczna w sieci, pseudonaukowe treści na temat szkodliwości szczepień HPV, COVID. Państwo macie pomysł tutaj, żeby karać ludzi ustawowo? Jakby to miało wyglądać? Karać tych ludzi, którzy szerzą dezinformację. Tak, w internecie. Tą, która jest groźna. Oczywiście to powinno być raz, że zabronione z odpowiednimi przepisami. To jest pierwsza rzecz. I wtedy osoby, które będą to łamały, będą wiedziały, że będą narażone na sankcje i karanie. Nie da się inaczej. Albo dlaczego w Stanach instytucje kontrolujące dostały 700 milionów, zdaje się, dolarów nawet, nie chcę przekomać, ale do tego rzędu liczby, z tytułu praw do użycia preparatów, tak, magicznych. Czy te preparaty komuś pomogły? No nie. One były, okazało się, totalną dezinformacją. Czy ktoś się z tego wycofał? Czy widzieliście jakiegoś lekarza, czy członka izby lekarskiej korporacji, który poniósł za to odpowiedzialność? No ja też nie. Więc mamy ewidentne podejście do walki, wypowiedzenia tak naprawdę przez kartel farmaceutyczny, który okupuje różne urzędy, przekupuje, jak mafia normalnie kontroluje ludzi, tak jak mafia kontroluje policjantów, tak oni kontrolują tych wszystkich lekarzy, ordynatorów. Nie mówię, że wszystkich, pewnie są jakieś chlubne wyjątki, ale ogólnie cały system to jest jedna wielka piramida finansowa, gdzie na szczycie tego, nie powiem, jest co. Ale na pewno nie jest tą wartością życie ludzkie, wręcz odwrotnie. Nie tylko chyba ja, ale też wielu widzów i Polaków wie, że służba zdrowia obecnie to są kolejki, to jest diagnozowanie ludzi nie odwracając się nawet od monitora, to jest przypisywanie leków, które w powiązaniu z innymi lekami mają opłakane skutki i nie ponoszenie za to absolutnie żadnej odpowiedzialności. No, dezinformacja też była w czasie pandemii, ponieważ przypomnę, że na początku pandemii mówiono, że szczepionka na COVID jest w 100% bezpieczna. Okazało się później, że to była dezinformacja i kłamstwo, ponieważ nie jest w 100% bezpieczna i skuteczna. Więc de facto też wy jako lekarze tą dezinformację sialiście w czasie pandemii. Czy możemy poważne pytania? To są normalne pytania, proszę mi nie przeszkadzać, dobrze panie? To nie są poważne pytania, dlatego że rzuca pan nie wiem czym pod... Informacjami, które media podawały. To latanie po miesiącami, odsyłanie między jednym oddziałem
a drugim brak jakiejkolwiek kompleksowej oceny zdrowia człowieka. Wiemy, że to są lekarze, którzy przyjmują łapówki, żeby dopuścić do szybszych zabiegów. To jest absolutna powszechna wiedza i standard. Jak również standardem jest to, że chyba drugą przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych jest właśnie leki produkowane przez koncerny farmaceutyczne. Wiemy też, że niektóre leki, na przykład, które wyprodukowała firma, która teraz produkuje szczepienia HPV, zabiły na przykład jeden lek 60 tysięcy osób. Jeśli ktoś robi jakieś ajwaj, ile osób zabija tradycyjna medycyna, czy ktoś mówi na przykład, że od 70 do 95% terapii rakowych jest nieskuteczna i na przykład wlewy chemiczne zabijają ludzi, Nie, tutaj można, tak? Bo to tak już nie wygląda, to niedobre jest o tym mówić. Tu są za duże pieniądze, za poważni ludzie zainwestowali w te kwestie, żeby to kwestionować. Większość firm, która produkuje wlewy chemiczne, złoty biznes, zwłaszcza teraz, jak jest całkowicie trująca żywność w większości, woda, leki, wszystko prowadzi do jednego, promieniowanie. Kto zarabia na tym? Największy firm jest oczywiście, zgadliście, w Izraelu. I wyobraźcie sobie, że teraz ja wiem, kto i wy wiecie, kto rękami rządu, a raczej nie rządu, chce zmusić wszystkich ludzi, żeby korzystali, żeby stali w tych kolejkach, żeby nie mogli, nawet człowiek nie mógł sobie zdecydować, że on chce pójść nawet do znachora, nawet niech się leczy wibracjami i magicznym dotykiem. Dlaczego ktoś ma mu to zabronić? A ile znacie osób, ile osób jest, którym osoby i alternatywna medycyna, niealternatywna, prawdziwa, naturalna, w większości typu zioła, typu troska, typu miłość, typu zainteresowanie się drugim człowiekiem, to też ma wpływ. Ilu osobom to pomogło? Powiedzcie mi, czy wy znacie osoby, którym nie pomogli tradycyjni konowały z medycyny rockefellerowskiej, a pomogło na przykład znalezienie innego trybu życia, zdrowego odżywiania, wskazówki o normalnych rzeczach, o których każdy człowiek, który ma zajmować się innymi, powinien wiedzieć, typu, nie wiem, odrobaczanie, typu stan kwasowo-zasadowy w organizmie, tak? Typu pasożyty, typu brak na przykład odpowiednich minerałów w ciele, bo są niedostarczane przez wyjałowione pożywienie. Czy znacie lekarzy, którzy na to patrzą? Czy ludzie, którzy wprowadzili te suplementacje właściwe, zaczęli się zdrowo odżywiać pod wpływem właśnie szarlatanów, czy oni tego żałują? No niestety ci, którzy zaufali konwencjonalnej medycynie rockefellerowskiej, mogliby żałować, gdyby nie leżeli teraz bardzo często w grobach pod ziemią. Więc szykuje się tak naprawdę zamach na życie ludzi. Chcą po prostu zmuszać ludzi do przyjmowania tego, co zalecą konowały i korporacje farmaceutyczne z siedzibą w Izraelu, w innych rękach, chociażby BlackRocka. Oni będą ostatecznie decydować o tym, co Polak może przyjąć, a czego nie może. I co gorsza, na pewno 80% społeczeństwa lemingów to przyjmie. Nie kiwnie głową. Oni już po prostu mózgów niestety nie mają i dla nich wielkich szans nie ma. Ale zostaje moim zdaniem gdzieś 20% społeczeństwa, która chce żyć. Która po prostu będzie strzelać, a nie wpuści konowała do swojego domu, żeby wykonywał zabiegi. Trend jest jednoznaczny. Sam tutaj nie rząd się chwali, że od 2010 roku do 2022 osób, które nie chcą preparatować swoich dzieci, liczba wzrosła z 3,5 tysiąca do ponad 70 tysięcy. Widzicie, w jakiej skali ludzie się uświadamiają? Widać wysyp wszystkich autyzmów. Ja chodzę gdzieś tutaj, mam znajomych, którzy też mają dzieci, przedszkola. Przecież tam co drugie dziecko, jak nie trzy czwarte, ma jakieś diagnozy. Te wszystkie dzieci mają autyzmy, spektra autyzmu, alergie, jakieś immunologiczne kwestie, neuronalne kwestie. To jest wysyp, to jest absolutnie standard i to dotyczy praktycznie wszystkich. I ktoś się pyta, skąd tak jest? Czy ktoś to bada? To powiedzcie mi, czy ktoś zbadał w ogóle, czy zostały przeprowadzone do końca badania kliniczne preparatu przeciwko temu najsłynniejszemu wirusowi na świecie, SARS-CoV-2. Czy badania trwają, czy się zakończyły? Czy ktoś o tym wie? Czy ktoś zrobił jakiś bilans? Nie? Czemu? To jest tragedia po prostu. To jest tragedia, jak bezczelny jest ten nierząd, jak on wpływa na ludzi, jak chce po prostu bawić się w wielkiego brata, jakiś totalitaryzm względem nas. Już w tej chwili na przykład nie ma możliwości w Polsce nie zaszczepić dziecka. Każde dziecko, które się rodzi w Polsce, ma dostarczane bezpośrednio do swojego organizmu cokolwiek korporacje farmaceutyczne sobie wymyślą.
bo tych preparatów przeważnie nikt nie sprawdza, no to mamy wiele dowodów. Teraz jest papier na przykład z Ministerstwa Zdrowia, że nie ma dowodów naukowych skuteczności preparatów HPV. A nie przeszkadza im to robić ogólnopolskiej kampanii. Ostatnio w Sejmie na grupie, która dotyczyła tej kwestii, oprócz tego, że wszyscy, którzy tam przyszli, bo zostali wezwani, tutaj armia zaciężna tych wszystkich tuzów intelektu, powagi, ubioru, jakby mądrości wszelkiej medycznej, ci ludzie się tam zjawili, mieli obalać wszystkie mity na temat szczepion HPV, a badań naukowych to oni nie mają, bo nawet jeszcze nie zostały żadne badania dokończone, bo na efekty tego, że oni chcą wyszczepić 90% populacji, tak zwanych kohort polskich dziewczynek, na efekty będzie trzeba czekać kilkadziesiąt lat. Oni jeszcze nie wiedzą, ale że trzeba sprzedawać. Trzeba niszczyć wszystkich antyszczepionkowców i tą dezinformację o tym, że ten preparat szkodzi, bo są na to dowody, ich trzeba zniszczyć. To są szurzy, antyszczepionkowcy, osoby po prostu niegodne jakiejkolwiek debaty i dyskusji. To jest poziom sprymitywizowania, zbydlęcenia po prostu tych ludzi, którzy rządzą. Bynajmniej nie nas, ludzi normalnych. Ale widzimy, że po drugiej stronie mamy do czynienia z jakimś robotycznym, bezdusznym, nieludzkim organizmem i bytem. To nie jest nasze państwo, to nie są nasi reprezentanci, to jest machina. To jest machina wymierzona w to, żeby nas wyzyskiwać, nawet zniszczyć, jeśli sobie ktoś po tamtej stronie tego zażyczy. Więc ja się nie dziwię, że społeczeństwo się polaryzuje wskutek takich działań i chce przeciwdziałać temu. I być może faktycznie stawi się rządowi, postawi się po prostu siłą. Jeśli mamy ponad 70 tysięcy rodziców, a myślę, że to jest znacznie więcej, którzy nie zamierzają szczepić swoich dzieci, mamy, myślę, miliony osób, bo zaszczepiło się chyba tylko 60% osób, które nie ufają tym konowałom w kitlach, a zwłaszcza tym, którzy są opłacani przez koncerny farmaceutyczne i siedzą w tych wszystkich radach, instytucjach, sędziują sobie i ferują wyroki, kto może być leczyć ludzi, a kto nie. To mi są miliony osób. Jeśli oni jeszcze raz będą wyskakiwać z takimi akcjami przymusowymi, oj, zapewniam wam, że to się odbije bardzo niefajnie. I tutaj podatki podatkami, ludzie może jak ugotowani byli w garnku, nie wyskoczyli jak to gotowana żaba. Ale jeśli będzie chodziło o ich dzieci i będą widzieli, że umierają sąsiedzi, że dzieci są niepełnosprawne i ta wiedza zacznie być powszechna, bo ludzie się dowiadują od siebie nawzajem, a tamta strona będzie chciała zmuszać. Ludzie już wiedzą o ziołach, wiedzą o naturalnej medycynie i nie dadzą sobie tego zabrać. Jeśli rząd będzie usiłował znowu palić na stosach, będzie odbierał jakieś w ogóle życie, tak 500 tysięcy złotych, to jest likwidacja biznesu, to jest eliminacja człowieka, to jest po prostu palenie na stosie. Jeśli oni zaczną coś takiego robić, to ja im naprawdę nie wróżę dobrej przyszłości. Społeczeństwo na pewno na to odpowie, więc być może trzeba po prostu powiedzieć nie na tej tyranii. Oni pod tą przykrywką tych wszystkich nowych ustaw zabraniania prawdziwej medycyny, oni chcą nas wsadzić po prostu w ręce tych wszystkich korporacji farmaceutycznych, które do tej pory wykazały się tylko i wyłącznie właściwie skutkami swojego działania w postaci wzrostu chorób na świecie. Ile oni chorób wyleczyli? To jest tylko ciągłe odkrywanie nowych chorób i sprzedawanie na to kosztownych terapii, najlepiej takich oczywiście refinansowanych, dofinansowanych z budżetu państwa, zalecanych jedynych słusznych przez WHO, a ci, którzy nie wezmą, nie wprowadzą ich na przykład na listę obowiązkowych leków, to oni będą usuwani z rządów i zastępowani posłusznymi agentami, żołnierzami przemysłu tyranii farmaceutycznej. Więc ja uważam, że powinniśmy się ogarnąć, zorganizować i zawalczyć tutaj o to, że my mamy prawo się leczyć jak chcemy, bo mamy prawo mówić co chcemy, mamy wolność słowa, możemy się informować o tym, jeśli nam coś pomaga. Musimy szanować mądrość poprzednich pokoleń, zielarek, babć, które wiedziały, które się troszczyły, które nie miały płacone za diagnozy i za sprzedaż, to co widzimy, tylko że to są przecież sprzedawcy śmieci, śmierci i tabletek, które nie wiadomo, prawda, jak będą działały, choćby w powiązaniu z innymi lekami. To nie są prawdziwi lekarze. To nie są ludzie, którzy
wywiązują się ze swojej przysięgi. Tak samo jak politycy przysięgają, nie wywiązują się totalnie, to są zakłamani. Policjanci niestety również z nimi współpracują. Jest to po prostu jakaś aberracja, totalna masakra, jak wszystko stoi obecnie w Polsce i na świecie w ogóle do góry nogami. Ale o tą kwestię, o zdrowie nasze i naszych dzieci musimy zawalczyć. To nie może być tak, że rząd jest całkowicie kontrolowany i władany przez przemysł farmaceutyczny. I to zwłaszcza z siedzibami tych korporacji Pfizerów, AstraZeneca. Daleko, daleko od Polski i daleko, daleko od wszelkiej odpowiedzialności. Doskonale wiemy, że oni się wymigali i cała odpowiedzialność za skrzywdzenia, zatrucia, morderstwa, które dokonują, spada na państwa, w których to się dzieje, na rząd albo nawet na obywatela, który to zrobił, bo uwierzył w papierek, że ma podpisać, że godzi się na przykład, żeby wziąć udział w eksperymentalnej terapii genowej. Tutaj na przykład newsik jest taki, w Australii mamy już czarno na białym, są badania, że preparat przeciwko COVID ma 145 razy przekroczone normy zanieczyszczenia obcym syntetycznym DNA. Które to limity nie są tam wprowadzone bez powodu, bo te DNA sztuczne integruje się z komórkami ludzkimi i prowadzi do zagrożeń takich jak niestabilność genomiczna raka, zakrzepy naczyniowe, krzepnięcia krwi, zaburzenia układu odpornościowego. I want to take a moment to acknowledge the seriousness of the matter we are gathered to discuss. The synthetic DNA contamination found in Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines. The contamination is not a minor issue. The report by Dr. David Speaker, presented in Exhibit 1 of tonight's motion, evidences levels of synthetic DNA contamination by up to 145 times higher than Australia's Therapeutic Goods Administration, the TGA, up to 145 times higher than the TGA's own safety limits. For those unfamiliar, the TGA limits are there for a reason, because synthetic DNA has been shown to integrate into human cells, leading to potential long-term health risks like cancer, genomic instability, vascular thromboses and blood clotting, as well as immune system disruptions. Dr. Speaker's findings are alarming, but they are also far from isolated. Independent studies now in Canada, Germany, and the US have all confirmed similar levels of contamination. International experts, including some of the world's leading oncologists, geneticists, virologists, immunologists, microbiologists, and biochemists, have joined forces to warn governments around the world, including our own government, about the dangers these contaminants pose. This is why the Honourable Russell Broadbent MP, the federal member for Monash, has written multiple letters to the Prime Minister, urging an immediate investigation and suspension of these vaccines. Yet the response from our government has been nothing but silence. Not a word from the Prime Minister, not a word from the Minister of Health, despite receiving clear scientific evidence that millions of Australians could be at risk. I te odkrycia są bynajmniej alarmujące i to ciekawe, że mimo, że od dawna były władze centralne alarmowane o takich skutkach przez lekarzy, to milczą do tej pory. I tutaj mamy przełom. Jedno miasto wysyła alarm do wszystkich miast i nakazuje wycofanie tych preparatów. Więc ten domek z kart się sypie i dlatego tym prędzej powinniśmy się jako społeczeństwo zjednoczyć, jako ludzie, którzy chcą żyć, nie są debilami totalnymi i zdają sobie sprawę z tego, że mamy w tej chwili de facto walkę na życie, na wolność albo śmierć, bo jeśli my damy się po prostu zniewolić temu totalitaryzmowi w każdym aspekcie, który na nas rusza, czy to odbieranie gotówki, odbieranie wolności przemieszczania się, płacenie za oddychanie i tego typu absurdy, typu dowody osobiste dla kur, a wpuszczanie milionów nieszczepionych, nieleczonych, nie wiadomo kogo emigrantów, ale kury już trzeba, żeby miały swoje paszporty chyba każde, oczywiście przesadzam trochę. Za chwilę będzie zakaz może warzyw i owoców. Może każdy, kto będzie mówił, że warzywa i owoce są zdrowe i potrzeba je jeść, być jakimś ekstremistą, terrorystą niebezpiecznym, którego trzeba będzie odizolować. W taką stronę to zmierza, więc ponieważ jest nas dużo, znacznie więcej niż takim, bym powiedział, twardym antysystemie, altersystemie, jest po prostu ludzi normalnych, którzy ciężko pracują i zdają sobie sprawę z tego, że zdrowie wymaga zupełnie innego podejścia. Takich ludzi jest bardzo dużo i tutaj naprawdę
powinniśmy i musimy się zjednoczyć i myślę, że ten front tutaj jest potężny. Mamy wielu prawdziwych lekarzy, wielu ekspertów, szkoli się ich cała masa nowych i to jest jedyne wyjście. To jest jedyne wyjście, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za nasze zdrowie, za naszych dzieci w swoje ręce, bo nikt tego nie zrobi za nas. I dlatego tutaj tak piękną ideą są właśnie braterstwa, które oprócz właśnie zadbania o własne zdrowie, dbają też o edukację, o tworzenie własnych szkół, żeby nie dać indoktrynować, seksualizować własnych dzieci, o własną komunikację, żeby nie być ciągle podsłuchiwanym. W tej chwili to już jest normalna praktyka, że oni czytują wszystko z komunikatorów, wiedzą o każdej operacji finansowej, dlatego też musimy mieć niezależny pieniądz. I w wielu jeszcze innych aspektach musimy stać się niestety, może w końcu społeczeństwem suwerennym i niezależnym od wpływu obcych korporacji i rządów, które im służą. Więc zachęcam Was w ogóle, żebyście zapoznali się z tą ideą braterstw. Tutaj musimy naprawdę stawić mocny punkt oporu. Więc jeśli chcecie w ogóle wiedzieć więcej o takich rzeczach i chcecie uczestniczyć w tej walce, to nazwa, może nawet nazwać to inaczej, po prostu edukacja, bicie na alarm w polskim społeczeństwie, to zajrzyjcie na stronę światwolności.pl. To jest gazeta totalnie społeczna, wolnościowa, darmowa, bez profitów, która jest właśnie po to, żeby uderzyć na alarm. I tam możecie zapisać się na newsletter, żeby już za chwilę dowiedzieć się, jakie będą następne kroki właśnie w naszym działaniu związanym z gazetą, w tym dokładnie temacie, o którym mówiłem. Do zobaczenia. Jeśli uważacie, że to jest ważne, podajcie proszę dalej. Możecie też mnie wesprzeć, kupując mi wirtualną kawę, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dzięki temu mogę działać i pracować dla Was, dla naszej wspólnej wolności i przyszłości, wolnej od chociażby tych ludobójczych konopałów i polityków, którzy z ambon, z mądrze wyglądających pus, garniturów, tak kłamią, robią z ludzi takiego wała, że po prostu w głowie się nie mieści i żaden rozsądny człowiek nie powinien już w ten system wierzyć. A jeśli ktoś wierzy, to niestety z własną stratą i na pewno się szybko o tym przekonają. Pozostali, którzy jeszcze w ten system wierzą, ale nas tutaj oddolnie, społecznie, zajmujących się już samemu tymi podstawowymi kwestiami, o które musimy zadbać jako społeczeństwo, żeby przetrwać w zmieniającym się świecie, nas jest naprawdę coraz więcej. W każdym mieście, małym, dużym, znajdziesz grupkę przynajmniej kilkudziesięciu, jeśli nie kilkaset takich osób, a dzięki takim działaniom właśnie rządu, zabieraniu ludziom zdrowia i wolności wyboru o własnym ciele decydowania, będzie nas znacznie więcej. Do zobaczenia.